prokuratura rejonowa w Skarżysku Kamiennej od dłuższego już czasu prowadzi śledztwo dotyczące postępowań przetargowych w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski. W toku tego postępowania zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci przede wszystkim dokumentacji przetargowej, zeznań świadków oraz opinii biegłego z zakresu zamówień publicznych. Ten materiał dał podstawy do przedstawienia w dniu 20 lipca bieżącego roku Jarosławowi G., pełniącemu funkcję prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zarzutu związanego z przekroczeniem uprawnień w związku z bezpodstawnym unieważnieniem w 2016 roku dwóch postępowań przetargowych i odrzuceniem złożonych w nich prawidłowych ofert, złożeniem fałszywego oświadczenia co do okoliczności mającej znaczenie prawne, to jest przedmiot czy braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygnięcia w tej kwestii, a następnie podjęcie decyzji o wyborze ofert z wolnej ręki w obu wyżej wymienionych postępowaniach. Skutkowało to w efekcie wyborem oferty o ponad 1 800 000 zł droższej od bezpodstawnie wykluczonej oferty konkurencyjnego przedmiotu. Jarosław G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.